Witajcie, jak przygotować truskawki do zimy? Wystarczy pousuwać teraz chore, porażone liście i pousuwać im nowe przyrosty, nowe sadzonki, które cały czas wypuszczają, bo to je bardzo osłabia. Zobaczcie. Tak wyglądają liście, które będę usuwać. W tle niestety słychać sąsiada, który też się przygotowuje do zimy, tnie drewno. O, tu są te liście. Wszystkie je pousuwam. A tu są te nasze małe sadzoneczki, które można byłoby ukorzenić, bo zobaczcie, już korzonki są bardzo prosto, ale nie mam już miejsca na nie, także muszę je usunąć, żeby roślina się wzmacniała przed zimą, a nie tutaj dalej rosła. Taki zabieg przeprowadzałam już w sierpniu. Też pousuwałam te brzydkie liście, ale od nowa, przez pogodę, która jest mało sprzyjająca, są nowe. Nie ma potrzeby, żeby tyle liści na zimę miała. Dobrze jeszcze je zajrzeć od spodu i zobaczyć, czy nie rosną jakieś chwasty. O, tak jak na przykład tutaj. Nie wszechobecna koniczyna. Ale ty już nie masz co z nimi zrobić. Tak, także muszę komuś się oddać. Może ktoś jest z Wrocławia okolic chętny, to zapraszam. Trochę tego będzie. Obfitości plonów.